Very, very bad. Kwadratowy. Dlaczego wytrujecie ludzi? Tragedia. Próba testu. Cześć, witajcie, kanał Agnieszka Grzyrak Vlog. Dzisiaj jestem z gościem specjalnym, Mudrmu. Who's that bitch? What's my name, Mudrmu? Dzień dobry, dobry wieczór. Jakby co, w ogóle na której godzinie to wychodzi? Dobry wieczór, no będzie 16 godzina. No, to tak już do spania powoli. Wyglądamy tak pięknie, dlatego że na kanale Beauty robiliśmy zamianę kosmetyczek, ale ja się trochę zmazałam, żeby nie pokazać wam wszystkiego. Oj, tak. Słuchajcie, jakby było tak intensywnie i tak pięknie, że musicie zobaczyć. Dziękuję. Dzisiaj będziemy robić i jeść. Lubię obydwa, nienawidzę zmywać po robieniu. O! Więc to jest w ogóle po prostu... Powiedział, że nie ma zmywarki, tak na uchomie. Po prostu... Widziałeś już te takisy, widziałeś? Tak, tak. Będziemy odtwarzać przepis Nikado Avocado. A zasadzie rozmawialiśmy dzisiaj o tym, jak to zauważyłem i rozmawialiśmy o jego po prostu przypadku. I że obydwoje go oglądamy i będziemy teraz odtwarzać jego przepis Extreme Blue Heat Cheese Stuffed Takis. O Jezu! To potem będą takie bącury, że tragedia. Więc to będzie dosyć bomba kaloryczna, jak możecie zauważyć, ja wiem, słuchajcie, jak wróbelek. Bombastic side eye. Dlaczego się zaśmiałaś? Bo ja jem dużo. W sensie, znaczy dobra, może nie dużo. Dlaczego się Bo ja lubię jeść. Nie, ja też bardzo lubię jeść. Ale trochę się tego boję. Taki wielki kawałek syra mieli i on się im do końca nie rozpuścił. I ja potem widziałam jeszcze jeden przepis, jak ktoś to odtwarzał i zrobił z sera takiego tartego i wtedy to się lepiej rozpuściło, więc my zrobimy z sera tartego. Dobrze. Bo u nich się nie do końca to rozpuściło i mówili, że właśnie nie do końca mi tam wyszło. Tak jak macie w panierce ser na przykład, to będzie panierka zrobiona z... Nie, to się tak robi. To są kochani te chips, to właśnie... Są... Moje ulubione, zobaczcie jak oni... To są chipsy, które są niebieskie i są mega ostre i ja kiedyś robiłam z nimi makaron, właśnie taki niebieski, a my dzisiaj będziemy robić po prostu ser. Ulala. Mamy ogólnie 3 paczki tych chipsów. Na razie mamy po jednej i ogólnie one są mega ostre. Bo nie wiem, czy ty jadłeś w ogóle kiedyś taki sy, czy nie? Nigdy, w ogóle nic. Bo są te takie dziwne chipsiki jakby. Tak, one są takie zrolowane. Oryginalnie są jakby takie fioletowe, ale w kolorze są po prostu takie mega czerwone. Bo mają tyle przypraw. Jak spróbujesz, one są najbardziej intensywnymi chipsami, jakie jadłam w całym swoim życiu. Jakby ja lubię... Spicy rzeczy, no. Lubię spicy rzeczy, ale jeśli chodzi o wybieranie chipsów, I'm a basic bitch. Solone? Ja, solone, tak! Moje ulubione solone! Albo czasami zeszaleję i lubię chipsy duszki. Uwielbiam czasami duszki. Zaszaleję, ale nie te keczupowe. Nie. Fujka, tylko te basic. Ja w ogóle uwielbiam takie rzeczy basic, na przykład jak pizza, margarita. Uwielbiam. A nawet nie pepperoni? No, czasami tam mnie weźmie I'm a crazy today, więc to sobie po prostu pepperoni. Dobra, będziemy mieć swoje stacje, słuchaj. Bo mamy bułkę tartą, mamy mąkę, to będą nasze składniki. Mamy też właśnie takisy i uwaga, uwaga, będzie mnóstwo sera. Powiedz mi, którą foremkę wybierasz, bo to będzie nasz kształt potem naszej serowej kanapki. Czy wiesz bardziej kwadrat, czy wiesz bardziej prostokąt? Chyba wybiorę prostokąt. Prostokątny, to ja wezmę kwadratowy. I przez to, że właśnie tam im nie wyszło, mieli wielki blok sera, to my użyjemy sobie właśnie sera tartego. Do foremki ugniatamy. Tak, ugniatamy ten ser. O! Wow! Wcale nie zrobiłam tego z zębami. Ale to sprytne, powiem ci. Ja mam błyszczyk, więc mam takie iu, bo nie chciałam się przykleić do tego. A ja coś czuję, że chyba jedna paczka nam starczy. Chyba starczy. No właśnie też tak widzę, że to wow. O Jezu! Panie serze, co pan? Nie, no idziesz do domu, naprawdę. To siwy dym. Siwy dym. O nie, to się tak nie miata łatwo. A może on powinien być ciepły? Bo on się tak jakby wraca do swojej formy, nie? To powinno być takim blokiem jakby? Tak, bo to będzie taka nasza, wiesz, taki nasz jakby kotlet, ale z sera. Dlatego oni używali bloku, bo to ma być właśnie panierowany ser. Tylko może właśnie on jest za zimny i się, wiesz, nie chce skleić ze sobą. Jak damy go na chwilę do piekarnika, żeby się to rozgrzał, to nam się zrobi taki trochę... Jest to pomysł. Tak, tak. Musimy tutaj kombinować, ale jakby przepis jest tego warte, słuchajcie. Ciągnący się ser w chrupiącej panierce z chipsów. Pachnie kozą. Jej! Nasz ser w serze, serowa zupa, ser. Ale teraz on się właśnie tak trochę już u mnie na brzegach roztopił nawet. I też. Ale spoko, bo przynajmniej się ładnie zawinie. Zatem podobno raz roztopiony ser, potem roztapia się lepiej.
Widzicie, jak to człowiek się uczy całe życie? Ja na przykład tego w ogóle nie wiedziałem. To jest tak, jak świeczkę zapalisz raz, to potem się o wiele szybciej odpala, niż taka z takim knotem nieruszonym jeszcze. Dlatego jak chcesz komuś na 100 lat, wiesz, zapalić świeczki, a jest jakaś niespodzianka, to lepiej jest je podpalić wcześniej, zdmuchnąć i zapalić jeszcze raz potem, przed całym wejściem. Ja nie robię z niespodzianek, to mi się je robi. O, rozumiem. Ja właśnie ostatnio robiłam i zadziałało. Na pewno mamy mniejszą ilość tego syra niż oni mieli, więc to powinien już być dobry plus. Dobre? Serowe. Kto by się spodziewał? A przy okazji, słuchajcie, po takim serze macie idealny balsam do dłoni. A, najpierw... Najpierw jajko. A, tylko u niego się nie lepi, bo ma taki zimny po prostu sam blok sera. Dobra, okej, okay, czyli robimy tak jak on, ale musimy najpierw nasze takisy porozwalać. O, to lubię! Ale mi to ogrom przyjemności, nawet nie wiecie jak bardzo. To prawda. Jest jak niebiesko, aż się świeci, słuchajcie. No. To, słuchajcie, my będziemy mieć całą tablicę Mendelejewa za chwilę. Wow, one się zrobiły trochę takie zielone. Przez to, że są, wiesz, z tortillą, ale wow. Uwaga, słuchajcie, oficjalnie powiem to na głos. Próba testu. Tak! Co myślimy? Why that's so spicy? One są ostre. Mesting. To jest taka, ta zupka chińska. No, w zasadzie. Te chipsy są jak zupka chińska. Tak, jak ta ostra zupka chińska. Jakbyś jadł tą saszetkę. Ale to będzie dobre. Mi się wydaje, że to będzie jakiś dobry ser w tym. Wow. Czyli mamy nasze sery i najpierw mówiłeś, to barwi język. Ja uwielbiam na przykład lizaki jałotki, które barwią języki. Nie, nie wiem, o co mi chodzi. Ogólnie powinniśmy zrobić dużo warstw. I na samym końcu takisy chyba lecą. Dobra, będziemy lecieć, tak wiesz... Na oko! Tak, na oko, dokładnie. Tyle, ile uznamy, że nam się chce. Zobaczmy w ogóle, jak to teraz wygląda. Czy ten ser da radę? Kanapka serowa. Mój wyszedł. Moje się coś czuję, że rozwala. Bo możemy jeszcze to podgrzać, w razie co. O, trochę się rozwala. Chcesz podgrzać jeszcze, żeby się trzymało w jednym? Może troszeczkę podgrzejemy. No. Robiłeś kiedyś takie dziwne jakieś przepisy? Chociaż, very fun fact o mnie. Ja od 15 roku życia miałam zawsze jakąś pracę. Najpierw to był w ogóle syna restauracja pod Złotymi Łukami. Ale potem w moim rodzinnym mieście była taka podróbka KFC. I właśnie były też sery panierowane, albo pieczarki panierowane. Kocham pieczarki. No ja, słuchajcie, codziennie, dzień w dzień, przez 12 godzin siedziałem i smażyłem, wiesz, kurczaki, sery, pieczarki, no. Ja się kiedyś żadnej pracy nie bałem, słuchajcie. Ale bardzo dobrze, bo to wtedy cię kształtuje. I uczy szacunku do pieniądza. Tak, bardzo. I do pracy w ogóle innych ludzi. Oj, tak. No, bo potem już nie patrzysz na to, że whatever, tylko masz takie, że... Potem już nie liczysz kelnerce, że była... 4 minuty plus. Tak, 4 minuty. Naprawdę, no. Czuję, czyli on najpierw w jajku to obtaczał, prawda? Tak. Tak, tylko kusi, tylko żeby zrobić tak. A masz bad, bad kawałek sera. Very, very bad. To jest tak dziwne. Jajo. Jajo. Mam nadzieję, że nam się to nie rozwali w trakcie. W sensie powinniśmy mieć jakieś... Chcesz rękawiczki? Takie? Nie, już i tak jestem cały. No właśnie, ja też dopiero teraz pomyślałam. Ja muszę chyba włożyć tą dolną część w mąkę już. Bo mi się zaczął ten ser rozwalać. Ja się bardzo boję to wyciągnąć. Ale i tak tu będzie tyle warstw, że nam się to będzie trzymać. Na pewno nam się to będzie trzymać. Boy oh boy. To jest takie... Szybki baking. No, trochę takie porn cooking, mam wrażenie. Bo to jest takie... jajko. Soft taki... cheese. O nie, mi się to rozwala. Ja po prostu w momencie, kiedy daję te rzeczy, cały czas formuję to. Aha, widzisz, a ja to... O wow. Dobra, może jajko to przytrzymam, bo na razie... Na razie nie wygląda to za dobrze. Ja chyba muszę to z potem do foremki włożyć. O, dobra, ale może to jajko zlepi. I co, on teraz po tym jajku dawał jeszcze raz mąkę, czy już szedł w tą? O, mi też się rozwaliło. Dobra, ja to daję do panierki, po prostu muszę to zlepić czymś. Okej, okay, teraz jest całkiem nieźle, mam całkiem niezły kształt. Dobra, daję do jajka jeszcze raz. O Jezu, kotlet! No, taki wielki kotlet z sera. A teraz jak już tak... Jesteśmy przy jajku. Co było pierwsze? Jajko czy kura? Bardzo dobre pytanie, ale mi się wydaje, że chyba kura, bo wszystkie zwierzęta były takie pierwsze jakoś. To trzeba było się pytać, czy co było pierwsze, koza czy dziecko kozy. Mi się wydaje, że pierwsza była Madonna. Madonna
pomoc z samych początków wszechświata. Ona jest niezniszczalna. No przecież chociaż... Czy możemy pomówić o tym, jak ona się zmieniła w ciągu ostatnich 2 lat, jak zrobiła sobie całą twarz od nowa? Widziałaś to? To już nie jest tylko chirurg. No, naprawdę. To są po prostu szczątki młodych dzieciąt. Chyba tak. No ale trafiła teraz do szpitala, nie? Tak? No jest, była w szpitalu przecież. Dlatego jest trasa koncertowa pod znakiem zapytania. Ale na Beyoncé byłem. O, jak było? Boże, to był koncert moich marzeń. Ja płakałem naprawdę, bo Beyoncé to jest moja największa idolka, więc jakby... No ja właśnie nie mogłam dojechać, bo byłam na moim obozie. Widziałem, bo zresztą widziałem u Ogi, która narzekała, no kolejny koncert i nie mogę być, bo jestem na obozie, a ja, a jaka narzekaczka? Nie, no żartuję oczywiście, ale widziałem i stylówki. Co bym ubrała, gdybym poszła na koncert Beyoncé albo Harry'ego Stylesa? Ale z drugiej strony powiem ci, że oglądałyśmy na przykład koncert Lizzo, bo siostra Ogi, Osi, była właśnie na koncercie i nam po prostu na FaceTime'ie wszystko pokazywała. No, ja niestety na Lizzo nie byłem, którą też by the way bardzo kocham. Ja w ogóle w tym roku zrezygnowałam z wszystkich festiwali. O, a z jakiegoś względu konkretnego? Chyba ze względu na moją jakby drugą nową personę Laguna Aquapussy. A, rozumiem. Dużo podróżuję, dużo jeżdżę. Stwierdziłam, że chcę sobie wolne momenty odpocząć, nie? Aha, teraz najbliższy weekend, który mam, jadę sobie na Mazury. Bardzo do fajnie. Do domu, wiesz, bez niczego. A to ty jesteś z Mazur? Nie. A, bo jesteś do domu. Nie. Jestem ze Śląska. A, no tak. Jestem śląski chłopak, słuchajcie. Ej, ty też masz takie, a, też masz. Mamy takie po prostu... To jest szybki peeling dłoni. Czy my możemy poprosić jajka? Bo nie wiem jak tobie, ale mi się skończyły jajka. Mi też. Bo ja bym zrobiła jeszcze jedną warstwę tej bułki na pewno. Ja chyba też, no. I potem bo już się coraz lepiej trzyma. Tak, ale powiem ci, że przez chwilę mi się zaczęło tak rozwalać, mi że też. Myślałam, że jakby to wszystko pójdzie w cholerę. To jest chyba moja przedostatnia bułka i potem już chyba będziemy... Chociaż on zrobił tych warstw dużo, ale zobaczymy jak się nam to będzie trzymać. Peeling! So soft! O, nie dojdzie mieć roku jajku. Chcesz sobie wbić? Tak. Kochani, jaja jak berety. Lecimy z tym. A tam jak pracowałeś, to wbijaliście jajka, w sensie sami wbijaliście, czy mieliście już wszystko gotowe? This is właśnie bardzo dziwna rzecz. O. Bo my nie używaliśmy jajek. To był taki kleik. O kurde, ale to ciekawe, że to nie jajko, ale może na przykład, że ludzie są uczuleni na jajka i dlatego tak nie dawali tego? Na pewno to była tańsza opcja. A. To z pewnością. W takich miejscach to zawsze się na taniości wszystko robi. Jezu, ile tych skorupek wrzuciłam? Białko dodatkowe. Tak, ale wiesz, że kury na przykład jedzą jakieś takie kamienie albo coś takiego, żeby im się właśnie formowały te jajka? Znaczy, a jak skorupki. Ludzie potrafią wziąć jajko i tak sobie wbić i wypić? A, no bo to jest niby zdrowe. Ale jest obrzydliwe. Umarłbym. Ja bym wolał, odetnijcie mi rękę. Odetnijcie mi wszystkie palce. Nie wypiłbym nigdy surowego jajka. A to następnym razem będę z tobą robiła challenge, to już będę wiedziała, co zrobić. I can't. Tak samo ludzie, którzy jedzą tataro. Kocham tatara. Eww. Kocham tatara. Albo kaszankę. No tak, kaszanka już trochę mniej, chociaż na grillu całkiem nieźle. Eww. Krew z kaszą. Eww. Albo nie wiem, jakaś czernina czy coś. A no to już jest tak. Ludzie, opamiętajcie się, nie ma normalnych zup pomidorowa czy coś. Dobra, chociaż ja też jestem z Wyrolem. A co? Ja lubię flaki. Uwielbiam. Zupę z flaki. Tak. Boże. Ej, czy u tobie ten ser też mega powiększył się? Dodało się objętości. No. Ale chyba wydaje mi się, że to tak powinno być. Tak, nie no, zdecydowanie, bo się wiesz, musi zrobić większe. O, dzięki. Czy życzysz sobie więcej bułki tartej? Dobrze. Proszę bardzo. Żeby ci się ładnie tutaj pokrywało. Ale jest to trochę satysfakcjonujące, że tak tworzysz taki twór, ale jest to jednak dużo roboty. No co mam powiedzieć? W normalnej restauracji by się chyba tego nigdzie nie dostało. Chociaż pomysł na biznes? No nie? Takie właśnie z chipsami, że panierki chipsowe. Przecież już ludzie robili te, jakie popularne były panierka z płatków śniadaniowych. A, no przecież, że podobno w KFC robią tak, że wiesz, że w KFC jest takie, że z płatków kukurydzianych i że Conflicts. To jest. Tak. Jakichś takich no. Najzwyklejszych. Że podobno that's the case, that's the secret. Ale powiem szczerze, że mnie ciekawi smak tego. Ja powiem ci, że powinna być z tego dosyć gruba jakby... skorupka. Musi też być gruba, bo tak. Żeby nie wypływało na mnie. No właśnie, o kurde, i ona musi być taka, że to musi być zaklejone na równo.
Wow, coś się boję, że to nam będzie wypływać, bo to właśnie... Coś czuję, że to będzie flop of the season. Słuchajcie, Magda Gessler będzie jak po prostu oddawaj fartucha. Skończyło się i będzie jak... Dlaczego wytrujecie ludzi? Bo mój ma dziury. Mój ta też. Moja ta ma dziury. A ja chyba daję już do tego. Ja chyba też. Ja teraz dam właśnie do ostatni raz do jajka. Jajka? Wydaje mi się, że mogliśmy to zrobić po prostu trochę mniejsze. Chociaż nie byłoby takiego efektu wow, wiadomo. Pewnie tak. Ale z drugiej strony to jest tylko jedna paczka sera. Czy to już? Już ta kisy? Dobra, uwaga, uwaga, uwaga. To jest mega w ogóle stresująco. To miała być taka, zabawa, fajnie wszystko. A moje jak wsiąknęło? No, naprawdę. Jak takie dwutygodniowe kwiatki na balkonie, które się mi podlewa. Kurde, musimy tak to wbić, wiesz, w ten... O, jak ci się ładnie obtarło. Niby tak, ale niby tak wypada trochę z tego. No, może muszą być drobniejsze. Chociaż... Ale jak ładnie pachnie nagle tymi chipsami, tak. Czujesz to? Że one tak wypuściły swój zapach. Ja kocham to, że my obydwoje po prostu mamy wszędzie dookoła te chipsy. Ale nie w tym serze. Jeszcze z boku spróbuję, ale one się trochę osypują. One są po prostu jak jakieś cienie tańszej marki. One się osypują. No właśnie, jak cienie. Tu by się teraz przydał ten glut, którym wy smażyliście kurczaki. Tak żeby to, wiesz, przykleić. Tak, mi się wydaje, że on by super podziałał. No, jest lepszy niż jajko. Się jakiś klej ich nazywał, nie wiem co to było. Ale to było o Jezu, to wyglądało w ogóle trochę jak taka... Wiesz, co to jest smak, ta? No. To trochę jak to wyglądało. O-o. Takie szare, takie... Takie, wiesz... O nie, takie... A jak... ludzie jak jedli, pychotka. A ja byłem jak smacznego. O wow. No. Dobra. Ja jestem pewna, że mi się to rozwali w tym smażeniu, czy w czymś. Właśnie, bo jeszcze musimy ustalić, jak to będziemy smażyć. Bo w teorii on to smażył na głębokim oleju. Ale jemu się właśnie to nie rozpuściło do końca, no bo ten olej jakby nie przykrywał tak całości. I drugie widziałam w tym airfryerze, ale to jest trochę jak piekarnik, więc ja myślałam, żeby sobie zrobić w piekarniku. Nie wiem, co o tym myślisz. Ja bym zrobił tak dietetyczniej i w piekarniku. Ten ser zapieczony w chipsach. Mi się wydaje, że już mi się nic więcej nie przyklei do tego. Też chyba nie. To już jest taka gruba warstwa, słuchajcie, jakby mam nadzieję, że to widać. To chciałam pokazać, jaką mam grubą warstwę panierki na palcu i w ogóle jak mi się przykleiła. Ej, serio, mogę to zdjąć po prostu jak jakiś plaster. I tak wygląda mój ser. Mam nadzieję, że się nie rozwali mega. I tu jest twój, który wygląda się bardziej jak schabowy. Aha, a w ogóle dlaczego dyskutujesz, kochana? Dzięki Siri, I don't need you. Siri jakaś obrażona była. Jakaś tak. No dobra, czyli co, próbujemy włożyć to do... Tak. I trochę wygląda jak Polska. Polska serem płynąca, słuchajcie. Ja to za... wygląda jak kawałek mchu. Ale jestem niepocieszona, że nam się nie przykleił całe te, że takie... Dziury się No robią. I dziury się robią. Ja jeszcze zakleję te dziury tutaj chipsami potem. I tu do ciebie. Bo już zaklejałam to, wiesz, chipsami takie tu. Posypki no, robić. No, tak żeby jeszcze trochę nam od góry tutaj się ten. Dobra. I resztę sobie po prostu, nie wiem, dokleimy, zjemy albo coś. No ale niestety szkoda, by się nam nie przykleiły wszystkie, ale czasami musi być ten fail. Więc spróbujemy to włożyć pewnie jakieś 20 minut i powinno się zapiec. To będzie taki testing. Tak, ale co, idziemy umyć ręce? Czy... A, ty już sobie zdzierasz ten. Ja już trochę zdzieram, ale po prostu jest to tak... Jezu! Serio, bo to jest takie tłuste i jajeczne jednocześnie. To jest wszystko naraz. Słuchajcie, tak. Jajko, mąka, ser, po prostu chipsy. Ja idę to od razu, też to zmyć. To co, słuchajcie, wracamy po przerwie, tak? Tak? Nasze serowe potwory właśnie poszły do piekarnika na 200 stopni i mam nadzieję, że się nam ładnie zapieką. A few hours later. Okej, widzę, że te chipsy już się prawie palą, więc chyba czas wyjąć ten ser. Uwaga, idę, uwaga, idę. Oh my god! Ale placory! Znaczy wiesz, zapiekło się, ser się rozpuścił, więc to chyba jest to. Jakby bardzo ważne pytanie, dlaczego wytrujecie ludzi? Weź sobie swoją szpatułkę i spróbujmy przełożyć, ale to może być trudne, bo na razie ten ser jest mega gorący. A ciekawe, czy tak naprawdę ja biorę twoje, a ty moje? Nie, bo ty miałeś bardziej tą taką serduszko. A dobrze. Albo czekaj, spróbuję ci pomóc. O, tak zróbmy, właśnie. Weź Polskę. Współpraca! O! Trzyma się nawet! Nie przykleiło się! Czekaj, odciąłem. Jak myślisz, jak to może smakować? Czy to będzie to, co oczekujemy, czy się nam nie udało? Ja oczekuję takiego smaku jakiegoś pikantnego sera. Takie coś...
ala nachosowe, ala coś takiego, takie. Ja zrobię próbę ASMR, czy to robi coś? Trochę robi, czuć taką skorupkę. Nie jest to aż taka gruba skorupka, jak oni mieli. Mamy taką polską wersję bardziej. A ty już podjadasz? Podjadą chipsa. A, rozumiem. Dobrze, dobrze, bo już miałam takie... Spokojnie! I ma slapiu! Ja nie oszukuję, ja nie oszukuję. Dziękuję, ja też nigdy nie oszukuję przy próbie testu. Wiesz, że na przykład nigdy nawet nie obliżę łyżeczki, zawsze wycieram w papierek, w sensie w, no. To jest, słuchajcie, no. Prawdziwy, uczciwy, porządny Polak, obywatel. Dobra, robimy próbę otwierania. Ty robisz MasterChef? Tak, ja robię, słuchajcie, test steka MasterChefa, jakby Magda Gessler go kroiła. Aga rozwala. Ja zrobię test mukbangowy. O nie! O Jezu! Ale on się rozwala, na sensie tak... O wow. Tak naprawdę! O wow! U mnie widać, jak ta panierka... Weszła w ogóle w ten! Jak się zrobiła taka kanapka dosłownie. O wow! Ej, ale to... Chciałam powiedzieć, że to działa, ale to się powinno ciągnąć. To tak jest. Mhm, wow. Słuchajcie, Irena Kamińska, nice. Radomska, nóż i widelec. Ej, ja muszę właśnie ugryźć po prostu. Ja też chcę, czekaj na mnie. Próba testu. Chrupia. Ej, dla mnie to jest dobre. I mean, moim zdaniem trochę słabo czuć chipsy. To trochę prawda. Trochę ser zabił, nie? Ale też nam się połowa osypała. To też prawda. To nie była cała torebka, ale ale w ogóle zobacz, jaka gruba jest panierka. No, bo ona się tak po prostu nie dopiekła przez grubość sera i wszystkiego, nie? Mi się wydaje, że właśnie jakbyśmy może trochę drobniej posiekali te chipsy, w sensie je tak, wiesz, prawie na mąkę, to wtedy by się mogły lepiej przykleić. Ale ogólnie i tak dosyć fajnie je czuję, przynajmniej w takim, wiesz, jak wezmę taki kawałek, gdzie jest grubiej właśnie panierki, a trochę mniej sera. Mi się w ogóle wydaje, że oni je tak miksowali w... Blenderze? Blenderze, albo w jakimś mikserze. Bo to jest niemożliwe, że oni tak ręcznie zrobili taką posypkę. Taką cienką. Ale powiem ci, że ogólnie jestem zadowolona z tego eksperymentu, ale nie uważam, żeby nam wyszło tak, jak powinno wyjść. W sensie taki, wiesz, bo to... Nam jest taka... Na pewno coś poszło nie tak. Każdy ma swoją, słuchajcie, interpretację. Prześledźmy nasze kroki od samego początku, jakby coś na pewno... Teza, argument, prawda, rozprawka. Czy zrobiłbym to drugi raz sam w domu? Nie. Nie. Ale czy jest to ciekawe doświadczenie i czuję się teraz jak może taki mukbangster? To tak. Definitywnie. Mukbang style totalnie. Bo naprawdę to jest coś crazy, jakby spójrzcie tylko na to. Wow. To jest satisfying. Zobacz, jak to wygląda. To jest pajęczyna z sera. To wygląda jak droga, droga koronka Chanel. Już wiem, co bym zrobiła następnym razem inaczej, natomiast jestem zadowolona. Może to jajko trzeba jakoś wymieszać też z tymi chipsami? O, jakby było jajko z chipsami, no. Takie, że wiesz, jak jest to jajko... Ale panierka jest mega gruba. Oprócz tego, że jako panierka na zewnątrz, to żeby wymieszać jeszcze jajko z tym proszkiem. Żeby w środku ten ser był też niebieski na przykład. O, wow! No w ogóle można było też... No te chipsy są takie bardziej zielone teraz, ale... Ja sobie zbieram, żeby wymieszać serem. Podoba mi się to, że chrupie, ale za mało chipsów. Ale ogólnie taki sys z serem, wow. To się bomba kaloryczna, ale my modelki, whatever. No, my się nie przejmujemy. Mogłyśmy zrobić... Nie jest to flop taki, jak myśleliśmy, że będzie. Tak, ja byłam pewna, że to będzie właśnie taka gruba, chrupiąca skorupka, że to się nie będzie rwało i dużo chipsów. Że ja myślałem, że w ogóle to będzie taka zupa się w ogóle, to się wszystko tak pobabla, że... Ale to jest... To, co jest na tym mukbangu. Że to jest po prostu tak. takie... Wielki kawał sera w panierce. Ale czad. To jest chyba największa ilość sera, jaką zjadłam naraz. W taki bestialski sposób. O Jezu, słuchajcie. W nocy będziemy musieli spać przy otwartych oknach. Naprawdę. To będzie, słuchajcie, taka po prostu komora gazowa. Jak nigdy. Ale cieszysz się, że spróbowałeś czegoś takiego? Ja się bardzo cieszę, bo ja lubię oglądać takie ciekawostki na TikTokach albo na shortsach, jakieś takie, ale ja nigdy nie robię takich rzeczy, więc cieszę się, że miałem okazję przetestować. Najdziwniejsza rzecz, słuchajcie, którą ja robię, to kupię jakąś dziwną zupkę w kuchni świata, więc to jest dla mnie po prostu takie szaleństwo, że jestem unstoppable. Wydaje mi się, że nie wszystkie rzeczy z TikToka działają tak, jak powinny. Wizualny efekt wydaje mi się, że nam wyszedł.
W miarę. W miarę? Ale czy to jest jakieś zabójczo smaczne, czy coś takiego? Nie powiedziałbym. No, fajnie czuć chipsy i ser, ale to było na tyle. Dziękuję pięknie za oglądanie, dzięki pięknie za udział w odcinku. Pamiętaj. Thank you so much, thank you so much. Dziękuję bardzo za gościnę. Boże, w dwóch odcinkach! Ja cię solę! I na beauty, i na vlog. Dajcie spokój. I odcinki na tym kanale pojawia się w każdą środę, a na kanale beauty w każdy piątek. Piątek, tak, piątek! Piątek. Zwykle ja, pa, pa! Piątek, dzień bez... Nie, to jest czwartek, dzień bez majtek, nieważne. Bye! Pa.